Dzień dobry. Dziś Państwu przedstawię piątą lekcję, która dotyczyć będzie nowego narzędzia oferowanego przez firmę Wienerberger na internetowej stronie. Narzędzie to znajduje się w zakładce Narzędzia i pliki do pobrania. Jest nim generator tekstur Terka. Wewnątrz narzędzia mamy możliwość wyboru systemu elewacyjnego proponowanego przez firmę Wienerberger. Po wybraniu interesującego nas rozwiązania mamy możliwość wyboru wiązania poszczególnych cegieł, koloru zaprawy, grubości spoiny poziomej oraz grubości spoiny pionowej. Pod ikoną oka mamy podgląd na reprezentację graficzną konkretnego rozwiązania. W tym miejscu również na kolor zaprawy. Mamy również opcję mieszania kolorów. Możemy wtedy wybrać procentowy udział interesujących nas rozwiązań elewacyjnych . Suma produktów powinna wynosić 100%. W tym miejscu znajduje się kalkulator, który przelicza nam to. Przechodząc do opcji pobierania, możemy wygenerować podstawową teksturę graficzną, która po chwili daje nam możliwość pobrania tego narzędzia i w jej skład wchodzi plik graficzny tekstury oraz maska dla kanału alfa tejże tekstury. Mamy również możliwość wygenerowania pliku Revit, który różni się od podstawowej tekstury, ponieważ ściągamy już plik Revitowy. Przechodzimy teraz do wypakowania zawartości pobranego przez nas rozwiązania elewacyjnego. Wewnątrz posiadamy plik Revit, plik tekstury oraz maskę kanału alfa, które mogliśmy również pobrać oddzielnie, oraz plik zawierający kreskowanie specjalne dla tego rozwiązania. Przechodzimy do programu Revit. Otwieramy pobrany przez nas produkt firmy Wienerberger. Po chwili otwiera się on. W tym miejscu możemy wejść sobie, obejrzeć reprezentację graficzną. Jednak najpierw, aby móc to zrobić, musimy produktowi wskazać lokalizację tekstur, które również pobraliśmy w wymienionej paczce. Wybieramy na początku reprezentację graficzną, a następnie maskę kanału alfa. W ten sposób możemy obejrzeć naszą teksturę, która dostosowuje się do długości ściany w sposób płynny. Wewnątrz narzędzia materiał w Revicie, prócz ustawienia kreskowania dla pierwszego planu, reprezentacji graficznej, wyboru typu wykończenia, które reprezentuje ten materiał. Mamy również jego charakterystykę informacyjną w
fizycznych oraz jego gęstość. Również w zakładce termicznej mamy tak samo ustawione informacje ogólne o materiale oraz jego właściwości termiczne. Jest więc to materiał przygotowany w sposób poprawny, pozwalający wykonać analizy termiczne oraz zestawienia materiałowe oraz obciążeniowe. Aby załadować ten oto materiał do naszego projektu, musimy otworzyć wcześniej przygotowywany projekt. Na potrzeby poprzednich zadań i ten oto element zawierający określony materiał przekopiować do naszego projektu. W ten sposób materiał znajduje się już w naszym projekcie. Dzięki temu możemy informacje znajdujące się wewnątrz tego materiału, reprezentację graficzną, właściwości fizyczne oraz termiczne przełożyć na nasz budynek. Aby to zrobić, powielamy naszą ścianę, nazywając ją w sposób pozwalający nam w przyszłości określić, czym różni się od pozostałych elementów i w zakładce wykończenie podmieniamy nasze rozwiązanie na rozwiązanie zaczytane z pliku zewnętrznego pobranego za pomocą generatora tekstur Terka. W ten sposób nasza ściana zaczyna przeliczać wartości analityczne dla stosowanego rozwiązania. A wszystkie reprezentacje graficzne w projekcie dla tego materiału zostały zamienione. Jeśli byśmy chcieli, aby wszystkie ściany się zamieniły w ten sposób, za pomocą guzika przycisku Tab, możemy je zaznaczyć i wybrać tutaj stworzoną ścianę. Dziękuję za uwagę.